Sponsorem dzisiejszego odcinka jest nasz nowy produkt. To jest prawoskrętna, lekko wygięta witamina D. W jakich cenach to jest? Od 259 zł za jedną tabletkę. No bo leczy raka, no to wie jak dużo. Mówisz. Dużo. Budek. Świetna ta czołówka jest, w ogóle nie wiem czy zauważyliście, jak te sceny się tak przeplatają, doskonale. No, taka czołówka, no jest trochę przejści i stare ujęcie Zalesa, nie? Hej, chcesz pracować przy kolejnym sezonie Wiedźmina? Wow, jaka czołówka, potrzebuję czołówki do Wiedźmina. Zmontujesz taką śmieszną starą scenę z Wiedźmina, jak Geralt stoi tak... Karol. Władek. Pytanie mam do ciebie. Ta koszula była na mnie kiedyś luźna, ale nie wiem, czy to małżeństwo tak na mnie wpływa, czy po prostu wiek już jest taki, że mój metabolizm jest gorszy. Tony niezdrowego żarcia, które pochłaniamy kręcąc LS-a. A może po prostu jem za mało cebuli. Oh! What a slam! What a slam! Oh my god! Could you see that coming? He's the f***ing number one! He's the best motherf***ing business! Best motherf***ing business! Show me the money! Show me the money! Nowe badania na myszach. Cebula spowalnia rozwój raka. To jest szczególnie interesujące, dlatego że jesteśmy w Polsce. Mhm. Mhm. I tutaj trzeba przypomnieć również fragment z programu Włodek Markowicz On Air, jak to z dekanem rozmawiałeś o słynnych kanapkach dla statystów. Cebula. Tak, z cebulą. Ze świeżą cebulą kanapki. To było moje ostatnie statystowanie w polskim serialu. Nowe badania przeprowadzone na myszach sugerują, że spożywanie prebiotycznych pokarmów, takich jak szparagi czy cebula, powoduje zwiększenie liczby komórek odpowiadających za odporność organizmu, a co za tym idzie, spowalniają rozwój nowotworów. Można byłoby się tego spodziewać, ja od dawna słyszę, że czosnek to naturalny antybiotyk. Co jest jeszcze naturalnym antybiotykiem? Wódka. No czemu o tym pomyślałeś? A czemu ty o tym? Po tobie się można tego spodziewać. Ty pomyślałeś moim mózgiem, dlatego to powiedziałeś. Tak. Prebiotyki występują na przykład w cebuli, czosnku, bananach, cykorii, porach czy szparagach. W ramach wspomnianego eksperymentu naukowcy podawali myszom wodę nasyconą prebiotykami i badali, jak gryzonie walczyły z rakiem skóry. I były dwie grupy. Jedna gryzonie dostawiały wodę z prebiotykami, drugie wodę z kokainą. Pierwsze nie mają raka, drugie świetnie się bawią. To nie to badanie, Karol. A nie, ja robiłem takie badanie, to nie były szczury. Naukowcy uważają, że prebiotyki mają potencjał, by po uprzednim przeprowadzeniu podobnych badań na ludziach stworzyć najnowocześniejsze metody leczenia raka. Natomiast na samym ale dole... Jerzy Zięba w tym momencie, tak, mówiłem o tym od lat, cebula dożylnie, razem ze złotem, srebrem i czym? Perhydrolem. Perhydrolem! No właśnie, no bo my tutaj podajemy artykuły z Focus.pl, które zdecydowanie tutaj kieruje się medycyną konwencjonalną, a to wiadomo, Big Pharma, nie wiadomo kto te zleca badania. Wiesz, ktoś płaci za tą stronę, no właśnie, jeśli chciałem zapytać, kto finansuje te wszystkie badania. Ja nie. Moim zdaniem niepotrzebnie się tym zajmujecie, to są pieniądze, na które pewnie tam idą duże kwoty. Dużych. Durów. Wydajecie tam duże kwoty. Durów. I ja słyszałem, że lewoskrętna witamina C bardzo dobrze działa, a jeszcze lepiej działa właśnie dożylny perhydrol. I ja nie wiem, dlaczego panowie z tych instytutów się tym nie zajmują. No bo oni są opłacani przez... Włodek! Słyszysz, tyle razy powiedzieć, bo są opłacani przez Big Pharma. Big Pharma chce, żebyśmy cały czas jako społeczeństwo, w którym żyjemy, byli chorzy, bo inaczej nie chorzy będziemy... Chorzy na pewnym poziomie. Bo nie będziemy potrzebowali ich leków. Tak jest, bo jeżeli będziemy wszyscy chorzy, aha, to nie będziemy miał kto pracować na pieniądze, za które mamy kupić leki. Społeczeństwo musi być chore na pewnym poziomie. Co znaczy na chore? No, co no że pewna i liczba osób w społeczeństwie musi być zawsze chora, żeby Big Pharma była zadowolona z wpływów za lekarstwa, które tworzą, na choroby, które również tworzą w laboratorium obok. O. Czekaj, bo co Jerzy Zięba sobie wyciąga z nosa? Co? Czemu on siedzi na green screenie, na którym się nie wyświetla nic? Bo, nie, zatrzymajmy się na pierwszym... ważnym elemencie. Jak się nagrywa wideo i masz zielone tło, no ja ci powiem, ono jest użyte po to, żeby nanieść na to grafik. Karol, ja ci powiem. A nie żeby siedzieć na zielonym Karol, pan Jerzy Zięba nie ma nic do ukrycia, pokazuje jak jest. Je. Aha. I w tym miejscu, o właśnie, tak stymulować temu komuś. Ja dostaję zawałego sewkuwa. 5 minut i po zawale. Stop, nie, stop. Zatrzymaj się. Karol, 5 minut i po zawale. Czyli tak. Ktoś leży na ziemi, nie? I ciężko oddycha, i ma zawał. No. I ktoś podbiega z defibrylatorem, a tak, nie, poczekaj! Prądem razić, nie? Wiesz, ta osoba coraz słabiej oddycha, nie krztusi się, a to tak... 5 minut. Jeden z takich przypadków
przykładów rzeczy, o których usłyszałem niedawno. Chodzi o to, żeby pić inaczej ustrukturyzowaną wodę, ale nie kupowaną. Otóż można sobie wodę ustrukturyzować samemu. Wodę trzeba włożyć do lodówki, zamrozić i pić potem rozmrożoną. Nie chodzi o to, żeby pić zimną, tylko pić rozmrożoną wodę. Bo woda, kiedy zamarza, no to zmienia swoją strukturę, no bo się staje lodem. Wiesz, jaką usłyszałem teorię, że dlaczego to działa? I to jest 100% true story. Ludzie na dalekiej Syberii to piją i tam oni w ogóle żyją tak strasznie. I nie chorują. I nie chorują. Pomijając fakt, że żyją na dalekiej Syberii, daleko od cywilizacji, pewnie mają czystszą wodę i wszystko mają czystsze, nie? Jednak... I pewnie też mają inną strukturę ciała, bo inaczej się organizm przystosował do tych warunków. Inny tryb życia, mniej siedzący na przykład, nie? Pewnie są mniej narażeni na cząsteczki kancerogenne. Ale bardziej chodzi o to, że wodę sobie zamrażają i potem piją rozmrażaną. Ale to jest true story. Ja to słyszałem totalnie poważnie. Ale od kogo? Mój wujek kiedyś opowiadał, że w wojsku... Jeździł tirami do Rosji, na Syberię aż. I to jest niesamowite, co on mi opowiadał właśnie, że... Tam ludzie piją właśnie wodę inaczej, ustrukturyzowaną. Biorą takie tafle, kre lodu. I sobie oni gryzą, nie? Jakby jedzą wodę. I to jest inny sposób podania wody. Do organizmu. I po pierwsze się najadasz, a po drugie inaczej ustrukturyzowana woda w 432 Hz, którą się zjada, ona no, sprawia, że wibrujesz inaczej. No, głównie wibrujesz zimna, bo jesz lód, debilu, ale poza tym to wszystko... No, ale... W przypadku tej wody, to sobie myślę, a jeźdź, no bo nic ci nie robi złego, nie? No. Wiesz, no jeżeli myślisz sobie o tym i lepiej ci to robi, że sobie wkładasz butelkę wody do lodówki, wyjmujesz potem i pijesz tą już ustrukturyzowaną w inny sposób, no spoko, nie? To nie jest tak, że to ci zrobi coś złego, ale kiedy ktoś, wiesz, mówi o tym, że wykałaczką możesz wyleczyć zawał serca, no to już jest trochę inna sytuacja, nie? Karol, ja już nie wiem, komu ufać w dzisiejszym świecie. Ja nie ufam nikomu poza... Sobie, sobą samym. Durów. Durzych. Ach, widzisz, durów. Ja wiem tylko, że miód, czosnek, mleko, herbata, kocyk, wygrzać się. No i to jest super. I to jest naturalny antybiotyk. Ale to nie ma nic wspólnego z rakiem, ale poza tym to super. Włot, obiecaj mi jedno. Czy możemy to obiecać widzom? No nie wiem. Proszę, obiecajmy to widzom. Obiecaj, nie, ty obiecaj to mi, ja obiecam to tobie, a oni są świadkami, dobra? Obiecajmy widzom naszym, proszę. Że nie odpi***aj nam nigdy, błagam. O nie, nie mogę tego obiecać. Obiecajmy, Włot. Obiecaj to mi, nie. Nie, obiecaj, bo nie mogę. Proszę, ja tego nie potrzebuję mogę. Z twojej strony bardzo. Nie mogę, obiecaj, bo nieważne jak, że nie polecisz, nieważne jak na stabilny jesteś, lewoskrętnej, truba dużej, witaminy C. Nieważne, proszę. Karol, jak stabilny jesteś, próbujmy. W życiu, zawsze możesz... Ale próbujmy. Upaść. No to ale próbuję. Ale obiecajmy próbować. Ja próbuję. Dobra? Błagam. Karol, mogę, tak jak ty powiedziałeś, mogę obiecać, że się będę starał. No to w porządku, to no. Wystarcza. Bo mi się strasznie podoba LS, bo my tak ironizujemy i tak dalej, wszystko spoko, ale czasem się budzę w środku nocy zlany potem, myślę sobie, a jak nam odbije za parę lat i zaczniemy, no wiesz, i zaczniemy sprzedawać jakieś, wiesz, maści z łoju, no bobra, dobrze. Nie? No i dobrze. I wiesz, właśnie nie dobrze. A, nie dobrze. Nie dobrze. Dużych durów. Nie chcę się obudzić w świecie, w którym zobaczycie mnie na ekranie, gdzie będę czerwony i taki napęczniał jak Alex Jones, Joe, you have to believe me. They're walking towards me, and it was like, you know, DMT and acid, and I was in a different dimension. So you're telling me it isn't real when they had a f***ing vote in the goddamn f***ing Senate? Łatwo ci tak oceniać ludzi, wypowiadać się z wyższością względem innych. To ci przychodzi łatwo, ja już to uważałem. Różne rzeczy nam się dzieją w życiu, różne sytuacje nam się przytrafiają, przechodzimy przez różne doświadczenia. A ty już szukasz furtki. I nigdy nie wiesz, nie, ja tylko tłumaczę tobie, jak zareagujesz na pewne bardzo trudne być może doświadczenia, które się być może, czego ci nie życzę, wydarzą w twoim życiu. Szukasz furtki. I może będzie tak, bo ja myślę, że jeśli ktoś schodzi z tej ścieżki jakby tej konwencjonalnej, trochę bardziej niekonwencjonalnej, że tak powiem, no to się jakby nie dzieje bez przyczyny. Coś tam się musiało wydarzyć, nie? Nie spotkał dużych. Durów. I łatwo być może nam oceniać, nie mając tych doświadczeń. Dlatego się trzeba, że wiesz, próbować trzymać rzeczywistości. No to ja się próbuję trzymać. Plus ludzie jeszcze mają różne czasy. Plus myślę, że player reklamują. Ludzie mają czasem różne trudności w swojej, wiesz, psychice, że tak powiem. Wszyscy mamy. Nie wszyscy, wszyscy mamy problemy, wódeczki. To nie jest kurwa argument. Wszyscy mamy problemy. Wszyscy mamy. Nie wszyscy są równie podatni na to. Wiem. Niektórzy mają to trudniej niż inni też. A tak pokazałeś trzy. Czy jednak tak. Brytol. Łatwo się tobie wypowiadać, tylko trochę chciałem powiedzieć. Wcale nie. Wcale nie. Wcale nie. Wcale, wcale tak. Nie jest miło. Bo ty serio uważasz, że ja patrzę na wszystkich z wyższością. Ja wiem, że jest bardzo dużo rzeczy, które wpływają na to, że się zmieniamy. Rozmawialiśmy na poza anteniu na przykład o tym, jak rozmawiałem z Patrykiem Wegą. I to też nie jest tak, że ja jestem, wiesz, ani fanem jego filmów, ani że jakoś super doceniam jego twórczość, ale jako człowiek z tą całą swoją pokręconą historią jest dla mnie interesujący.
interesujący. Ja go nie skreślam jako człowieka. Ale jakby zaczął chodzić i sprzedawać swoją lewoskrętną witaminę C, to bym powiedział, żeby przestał. Bo moim zdaniem nie działa. Kumasz, to da się to połączyć w miarę racjonalnie. Nie skreślam ludzi, nie? Ja nie skreślam pana Jerzego Ziębę. Ja nie chcę go wtrącić do więzienia. To ci przyznam. Póki nikt się nie zabił przez jego leki. Ja tylko ostrzegam, żebyśmy się trzymali tej rzeczywistości. Ona jest taka cieniutka. Ta rzeczywistość jest taka cieniutka. Tak łatwo jest. Jest. Chodzenie po rzeczywistości jest tak stąpanie po cienkiej linie. Ale właśnie wydarzenia, na które czasem nie mamy wpływu, czasem nas popychają w jedną i drugą stronę. Absolutnie. I jeśli nie mamy ludzi, którzy nam pomogą się utrzymać w pionie, bo nas złapią tak, ej, lecisz. A ty powiesz, ja nigdzie nie lecę. I po prostu sam się rzucisz. No to też tak może być. Potwierdzę to, co powiedziałeś. Ty faktycznie nie jesteś osobą, która skreśla ludzi. No ale takie, nie, bo masz to w sobie takie, że możesz się nie... Czemu kazać na końcu na siebie? No bo mnie też nigdy nie skreśliłeś, mam wrażenie, ale że chodzi o to, że... Ołówkiem po prostu wydał się mazać. Duron. Traktujcie to, co my wam mówimy, z odpowiednią powagą. Nie śmiejcie się z nami nie zgadzać, żebyście potem na koniec dnia mogli sobie z czystym sercem powiedzieć, że jesteście już... lekko stronniczy!